Witamy wszystkich kolegów. Właśnie tu chcieliśmy pokazać, w jaki sposób powinny być przygotowane teren oraz fundamenty pod gołębnik modułowy, czyli tak zwane bloczki, z których wystają blaszki, do których można zamocować moduł, no i oczywiście folia, tak zwana agrowuklina, która ogranicza parowanie wody, wilgoci, i na to później można wysypać jakiś kamyczek ozdobny. No i tak to właśnie wygląda przygotowanie. W dalszych częściach będziemy pokazywać montaż i po kolei. Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja. Kilkuletnie doświadczenie. Profesjonalna obsługa. Wysoka skuteczność lotowa. Małe straty gołębi. Optymalna obsada. Cenne nagrody. Świetna zabawa. No i w drugiej części naszego filmu już prezentujemy praktycznie zmontowany gołębnik. Minęło 4 godziny. Jak prezentowaliśmy przygotówkę pod fundament, tyle zajmuje czasu zmontowanie właśnie 12 metrów gołębnika. Tutaj jeszcze w międzyczasie koledzy dostarczyli dachówkę na ten dach. Jeszcze chciałem przypomnieć, że znajdujemy się u kolegi Wiesława Młota. Tutaj właśnie montujemy, to jest ta posesja, gdzie jest wybudowany nowy gołębnik. Jeszcze może przejdę. Myślę, że te moduły to wszystko to już koledzy znają. Ale jeszcze podejdę, pokażemy tutaj pusty w środku, w tym momencie właśnie ta kratownica. No i tak wygląda dokładnie ściana, czyli cała gładka, cała konstrukcja jest na zewnątrz. Tak, tutaj można zaobserwować, tutaj są przygotowane fundamenty pod wolierę. Będzie woliera, jak widzimy, nie ma właśnie żadnych okien jeszcze czy wylotów, ale to tak jak powiedziałem, my właśnie produkujemy takie standardowe moduły, gdzie po prostu podczas produkcji nie są wycinane żadne otwory, a już później docelowo po prostu podczas montażu są wycinane lub w większości przypadków sami hodowcy sobie to wycinają, niektórzy sami sobie montują, no bo niestety też zamówień mamy dosyć dużo, nie starcza nam czasu, żeby wszystkie zamówienia zrealizować. Dużo jest właśnie w ten sposób zamówień, że dostarczamy moduły, no i koledzy hodowcy sobie sami montują, jak widzimy, nie jest to trudne. No i myślę, że czasowo jest naprawdę szybko, no bo tutaj rano właśnie przyjechaliśmy, może około godziny 10, i właśnie nagrywałem przygotowanie fundamentów, rozkładanie folii. No jak już widzimy, minęło kilka godzin, już gołębnik praktycznie stoi. Także że naprawdę odbywa się to w trybie, można powiedzieć, ekspresowym. Wiadomo, że ktoś stwierdzi, że po prostu my robimy to na co dzień, więc idzie nam to szybciej, ale myślę, że nawet hodowca, który powiedzmy robi to pierwszy raz, to zejdzie mu kilka godzin więcej. Myślę, że w ciągu dnia każdy hodowca, który po prostu ma styczność z tego typu robotą, to naprawdę jest to w stanie zmontować w ciągu jednego dnia. Także pozdrawiamy wszystkich kolegów, no i życzymy powodzenia.